Father was right. We shouldn't have gone so deep. Więc plan jest taki, że ja potrzebuję zdecydowanie tych cholernych... Mam straszny problem z tymi stalkerami pieprzonymi. Przynajmniej mnie zabiją w końcu, podpływa i mnie dziabie. Ile razy ja go muszę pieprznąć, żeby... Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 18-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Włókniana siateczka. Z czego to robiłem? Włókniana siateczka, pamiętacie? A chyba z tych. Z czegoś tam. Z takich włókien chyba, nie? Potrzebuję wody, bo zaraz padnę tutaj. Nie mogę znaleźć tych... A te... A może one w nocy pływają, te? To nie było w Ioziele? Czy... A nie, to z wodorostów było zwykłych, cholera. To było z wodorostów. Gdzie są te pęcherzówki? Co my tu mamy? Osad soli. Zaczynam z pragnienia wyminkać. Szukam tych pęcherzówek nieszczęsnych, ale faktycznie... O, jest jedna. Trzeba by na nie zapolować i kilkanaście ich złapać, żeby mieć zapasy wody. Przełączyć się na prawo, już się przełączam. Nie widzę tych pęcherzówek za bardzo. Jedyne co muszę... Muszę tą siarkę odnaleźć. Siarka jest z tych wybuchających kreatur, kurde. Co mnie wybuchają w twarz na dole. Więc to są jedyne rzeczy, na jakie muszę się martwić teraz, to pożywienie i woda. Coś tu jest. Nie mogę... Nie mogę do tego podpłynąć. Tylko materiał... O, są. Pęcherzówka. Jest i pęcherzówka. Kolejny stalker. Powinno styknąć wody troszkę więcej. A potem spróbuję zejść tam do tej jaskini głębiej. Ten tlen się praktycznie nie zużywa teraz dzięki temu urządzeniu do oddychania. Czy Monster Hunter będzie? Pewnie jak z chłopakami pogram. Już nie mam miejsca. Dobra. One zajmują, no właśnie. Wodorosty zajmują dużo miejsca.
Dostanie raz w ogon i spada, nie? W porządku. Ta siarka nieszczęsna. Dwie włókniste siatki. Zastanawiam się, czy ten skafander będzie jako dodatkowy ekwipunek, czy on będzie mi coś utrudniał, czy będzie mi ułatwiał. Skafander przeciwpromienny. Może będzie można jakoś... A nie, po prostu mam go na sobie i tyle. Hełm przeciwpromienny. Czyli albo to, albo to. Chociaż skafander już mam. Fabrykator. Potrzebujemy wody teraz. Wokół serialu Przyjaciele, że nie jest poprawny politycznie. Kuźwa, naprawdę. Ludzie szukają sobie problemów. My potrzebujemy jakiejś inwazji kosmitów czy czegoś takiego. Bo odbija. Totalnie ludziom. Ja nie wiem, czy to nie jest wymysł jakiś taki. Nie mam apteczki jeszcze. Czy ja się mogę czymś uleczyć innym, co? Wody mamy. Mam problem z... Czy ja coś mogę jeszcze zrobić? A czy mogę zrobić apteczkę na przykład z czegoś konkretnego? Czy muszę czekać, aż się ona... Narzędzia nawigacyjne. To. Ale tu jakieś dyski się umieszcza, tak? Dobra, narzędzie naprawcze to jest podstawowa rzecz, która jest mi potrzebna. Czyli robimy tak. Oż kurde, nie chciałem się napić wody, tylko przełożyć do innej... Ta próbka korala, koralu. Dobra, mamy gumę. Czyli do naprawy potrzebujemy tylko siarki. No dobrze. Teraz pływanie w nocy tam. Kiedy nie widać pieprzonego stalkera. To jest dosyć słaby pomysł chyba, nie? Wrzucę tutaj. Niech sobie będzie, nie? Gdzie była ta jaskinia? Gorzej, że te łajdaki, co wybuchają mi w twarz, to one niestety też zadają obrażenia, nie? Przynajmniej jestem zdrowy. W tych ciemnościach nie mogę tej jaskini znaleźć chyba. Czy to było gdzieś tutaj? Nie, to jest inna jaskinia. Teraz ten kwarc i nie mam potrzeby zbierania tego w ogóle. O, panie, ciemno jak szlak. Się nie dziwię, że to pewnie jakieś głębsze jaskinie wymagają jakiejś poważniejszej nawigacji. Że są urządzenia do oznaczania drogi powrotnej. Co my tu mamy? Co mi z tych jaj stworzenia? Dobra, to nie jest właściwe miejsce na pewno.
To nie jest właściwa jaskinia. Przynajmniej powinien być jakiś hałas, bo ona przecież... przecież jest przy wulkanie, nie? Ale to było tuż pod tym. Powinienem był to jakoś oznaczyć. Za każdym razem tam trafiałem do tej pory. Chyba tu. Mnie nie rani tak bardzo ten gorąc. Co to było? Tam nie podpłynę, bo się zatruję. Mózgowaty koralowiec. Weźmy rudę srebra. Skąd on wypłynął? Tu jest. Oh shit. Oh shit. Kurde, jak sobie z nimi poradzić? Oh my... O! Wypłynąłem na powierzchnię, czyli... Wszystko jest w porządku. Jak ja mam sobie z nimi poradzić, jak oni tak wybuchają w twarz? Uciekać? Aż wybuchną? Chip komputerowy. A może zrobię sobie taki jeden ruda miedzi. I zróbmy ten procesor. Miedziany przewód. No już. Zaawansowany zestaw elektryczny. Tu są jakieś miejsca na procesory, nie? Ale... To zakładam, że to do jakiegoś poważniejszego urządzenia. To na razie niech będzie tu. Muszę coś zjeść. Wiem, że zestaw naprawczy, ale nie mam tej siarki wieprzonej. Co mam zrobić? Nie ma siarki, to nie ma zestawu naprawczego. Proszę. Zaawansowany zestaw elektryczny. Mógłbym to... Chyba złoto też mam, tylko po co będę to robił? No, wiem, trzeba poszukać tego miejsca znowu. Boję się, że tam pójdę i nie będę wiedział, jak wrócić. To było gdzieś tutaj. Pamiętam tego mózgowca. Nie, to nie było tu. Gdzie ja dalej byłem? Ile siarki. Odejdź, 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 odejdź.
No dobra. Wybuch, ale mi nie zrobił już takich krzywdy. Dobra, teraz trzeba znaleźć wyjście stąd. Mieć. O, shit. To jest będzie lepsza droga do tego. Jak to oznaczyć, to miejsce? Dobra, wodorosty. Wodorosty były. A, czyli prostopadle od między... Dobra. 156 metrów prostopadle od statku i od... Chociaż to może być w każdą stronę w sumie, nie? Prostopadle od planety. Czy ona też się przemieszcza? Pewnie się przemieszcza, nie? No dobra. Ważne, że jest ta siarka. No to duży postęp teraz, proszę państwa. Mamy chyba... Narzędzie naprawcze. Gumę silikonową tylko muszę zdobyć. A tą mam już tutaj chyba, nie? Okej. Osobiste narzędzia. Jest! Jest! Jest, proszę państwa. Jak zrobić tę drugą wodę? Utleniacz jest potrzebny. Czyli taka zwykła woda i... Tylko utleniacz. Musiałbym zobaczyć teraz utleniacz, jak zrobić. Wykorzystując sztuczną grawitację do przyciągania... Co? Wykorzystuje sztuczną grawitację do przyciągania lekkich obiektów oraz małych stworzeń. Czuję, że to też nam się przyda do czegoś. Woda. Ten utleniacz, gdzie on może być? Sprzęt. Gaśnica. Narzędzia. Flara. Tak swoją drogą, to warto ją chyba mieć. Ja mam chyba trochę flary. Tutaj. Na razie ją dam tutaj. Zobaczymy, jak ta pułapka grawitacyjna ma niby zadziałać, ale... Najpierw to urządzenie naprawcze może. Jej! No i to rozumiem teraz, co to jest. Fabrykator apteczek może będzie szybciej działał. Paliwo, energia? No dobra. Kapsuła ratunkowa już przynajmniej jasno tu jest, nie? Radio działa. Patrzcie, dwuosobowe. Mogłem tu z dziewczyną się wybrać na tą egzotyczną wycieczkę, ale nie. Pewnie uciekał, kurde, po eksplozji. Bateria. Olej. Za mało miejsca. Dobra, tą pułapkę grawitacyjną zaraz gdzieś wrzucimy. Oj, może to ułatwiło pani rybek. Gdzie to warto wrzucić? Jak to działa właściwie? Wow! Chyba nie będę chodził głodny, co?
najbliższym czasie. Krystyna, chodź tutaj. No to jest, to już jest tak. To już jesteśmy kryci. Chociaż nie wszystko się nadaje do jedzenia, chociaż może. Dobra, najedzmy się. Można też coś zakonserwować, nie? Osad soli. Na później zostawię. Sól plus koralowiec utleniacz. Okej. Jeszcze tego bumeranga. To w zasadzie tą pułapkę można zostawić. I... O kurde. Ten zasolony wodę obniża. Co ma sens trochę, nie? Oczopłaszczka jest dobra, bo ona też wodę. Okej. W schowku mamy jakieś miejsce. Weźmiemy sobie może to. Albo lepiej to. Wrzucimy tą rybkę. Czyli pułapkę grawitacyjną wystarczy gdzieś zostawić i będzie git, nie? Tylko najlepiej ją dać tam, gdzie mogą się złapać te odwody, szkarady. Czyli pęcherzówki. Jestem w dobrym miejscu? Chyba w dobrym. O, patrzcie, skały. What the fuck? Stalker się złapał. On w ogóle jest niezabijalny? Może nie było dobre miejsce. Jak daleko jestem od tego? Trzeba by gdzieś pod statkiem rzucić pewnie, nie? Chodź tutaj. 30 sekund. Zastanawiam się, czy... To jest widoczne gdzieś tam? Nie zgubię tego? Mam nadzieję, że nie. Dobra, muszę przemyśleć. Wow! Oh shit! Ledwo, ledwo. Mam nadzieję, że to znajdę potem. Dobra, to jest między mną a statkiem. Znaczy między tym... Co, jaki mam teraz plan? To jest ważne pytanie. Co ja bym chciał zrobić dalej? Bo sytuację mamy w miarę bezpieczną. Wody nie brakuje. Eksploruj, mówicie. Kurde, ale tu się tak człowiek szybko głodny robi. Żeby eksplorować, to może by się przydał jakiś... Gdzieś tu widziałem maszyny, na przykład. Seaglide. Co powiecie na to? Olej maszynowy jest, bateria jest, miedziany przewód też jest. Zobaczmy ten Seaglide. Chyba ułatwi podróżowanie, nie? Olej maszynowy, bateria... Co tam było jeszcze potrzebne? Olej maszynowy, bateria... Zapomniałem.
Miedziany przewód, czyli miedzi trochę potrzebuje. Czy to mi ułatwi jakoś życie? A, muszę przewód najpierw zrobić. Z założenia, że to mi pozwoli szybciej podróżować. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. No dobra, trzeba uważać, żeby za daleko nie wypłynąć. Zbuduj bazę. Wow, brzmi poważnie. To, co to będzie? Tylko w jakiej to w ogóle dziedzinie może być ta budowa bazy? I jak szybko gnije jedzenie? To też jest ważne pytanie. W którym miejscu jest? Tam. Mocno zasłania tu widok. Ten sea glide. Wow. A co to jest? Pływak. Nie wygląda to przyjaźnie. Dwa gadunki żyjące w symbiozie. Bufor helowy. Może pomóc w zwiększeniu pływalności zatopionych obiektów. Weźmy sobie Z2 i zobaczymy, nie? Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Panie! Co to za robal? Ekrany boskie. Promieniowanie wykryto. Ale ja mam odporność na promieniowanie, bo mam... To jest stworzenie. No kurde, promieniowanie. Dobra, trochę mi ten. To nie było przyjemne. To jest za blisko jestem, bo widzę, że zdrowie tracę. Mógłbym zmienić hełm, to prawda, ale. No dobrze. Ryb. Muszę sobie wypłynąć. Żeby określić kierunek. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Poniżej 100 metrów jestem. Wow. Aż się trochę boję. A jak się teraz... No, promieniowanie jednak jest. Kapsuła czasu. Co to jest? Ach, dobra, nie będę czytał tego, nie chcę mi się tłumaczyć. Jakieś tajemnicze rośliny. Pokrzywa żyłkowana. Nie ma w zasadzie zastosowania chyba, co?
Cholera. Zdążę się wynurzyć? Mam nadzieję. Chyba się zdążę wynurzyć. Okej. A co one mają na grzbiecie? Coś tam do mnie strzelało. To jest czerwony koszykownik. Rafogrzbiet się nazywa to stworzenie. Wow. Koral stołowy. Stworzenie tutaj do mnie. Holender, tak szybko wybudowałem tego Seaglidera. I tak mnie poniosło gdzieś. No dobra, zrobimy teraz troszkę inaczej. Wrócimy sobie na... Wrócimy sobie do bazy, chociażby dla poczucia bezpieczeństwa. Dobra. Pęcherzówka. Łypacz. Głodny nie będę, nie? Ani spragniony. O, to coś nowego. Chodź tu. Jest jakieś gryzące stworzenie. Nie? Nie mogę tego złapać, dziada? Zebrałem ten. Czy ja zebrałem pułapkę grawitacyjną? Zebrałem. Dobra, lecimy. Jest dno też tutaj namalowane, narysowane.